Ernst Gombrich, Krótka historia świata, rozdział 21. Zdobywca, który potrafi rządzić. Czytając tę historię, możesz pomyśleć, że bardzo łatwo jest podbijać świat lub tworzyć wielkie państwa, bo w historii raz po raz coś takiego się zdarza. Rzeczywiście w dawnych czasach nie było to aż takie trudne. Dlaczego? Zważ, że nie było wtedy jeszcze ani gazet, ani poczty i że większość ludzi w ogóle nie za bardzo wiedziała, co się dzieje w miejscach oddalonych od nich o kilka dni podróży. Żyli sobie w swoich dolinach i lasach, uprawiali ziemię, a ich znajomość świata kończyła się na sąsiednich plemionach. A z nimi łączyły się ich najczęściej wrogie stosunki i prawo krwawej zemsty. Wyrządzali sobie nawzajem wiele złego, przepędzali bydło z pastwisk, a nawet podpalali zagrody. Nic tylko grabież, odwet i walka. O tym, że poza własnym ciasnym kręgiem jest coś jeszcze, wiedzieli jedynie ze słyszenia. Gdy więc w ich dolinie czy w lasach pojawiło się kilkutysięczne wojsko, niewiele mogli zrobić. Sąsiedzi tylko się cieszyli, że żołnierze zabijają ich wrogów. Nie myśleli, że mogą być następni. A ci, którzy nie zostali zabici, ale musieli za to iść razem z tym wojskiem na innych sąsiadów, odczuwali nawet wdzięczność. W ten sposób takie wojsko się powiększało i pojedynczym plemionom, choćby najdzielniejszym, zwycięstwa przychodziły z coraz większym trudem. Tak bywało w czasach podbojów arabskich i podobnie było za słynnego króla Franków, o których teraz opowiem, Karola Wielkiego. Nawet jeśli dokonywanie podbojów nie sprawiało wtedy aż takich trudności, jakie sprawiłoby dzisiaj, rządzenie było o wiele trudniejsze. Wymagało przecież wyprawiania posłańców do wszystkich odległych okolic, wymagało godzenia i jednania zwaśnionych ludów i plemion, aby zrozumiały, że jest coś ważniejszego od plemiennej wrogości i krwawej zemsty. Kto chciał być dobrym władcą, ten musiał pomagać chłopom pędzącym lichy żywot, musiał dbać, żeby ludzie czegoś się nauczyli i żeby to wszystko, co inni kiedyś myśleli i zapisali, nie zostało zaprzepaszczone. Dobry władca w tamtych czasach musiał naprawdę być głową wielkiej rodziny ludów i o wszystkim decydować sam. Karol Wielki rzeczywiście taki był. W końcu dlatego nazwano go Wielkim. Należał do potomków wodza Merowingów, Karola Młota, tego samego, który nie pozwolił Arabom wtargnąć do państwa Franków. Owi długowłosi i długobrodzi Merowingowie nie byli jakąś zacną rodziną królewską. Jedyne co potrafili, to siedzieć na tronie i odklepywać mowy wbijane im do głowy przez ministrów. Nie podróżowali konno, tylko na wozach zaprzężonych w woły, zupełnie jak chłopi. Tak właśnie przyjeżdżali na zgromadzenia ludowe. Lecz w rzeczywistości rządziła inna pracowita rodzina, z której pochodził Karol Młot. A także ojciec Karola Młota, Wielkiego, Pepin. Ów Pepin nie chciał być jedynie ministrem, którego przemówienia wygłasza ktoś inny. Chciał mieć nie tylko władzę, ale i tytuł królewski. Zrzucił więc z tronu króla Merowińskiego i został władcą Królestwa Franków, które wtedy obejmowało mniej więcej połowę dzisiejszych Niemiec i wschodnią część dzisiejszej Francji. Nie wyobrażaj sobie jednak, że było to jakieś spójne królestwo, prawdziwe państwo z urzędnikami, może nawet z policją. Imperium Rzymskiego też nie przypominało. Nie istniał wtedy jeszcze naród niemiecki, tak jak nie istniał za czasów Rzymian. Były tylko pojedyncze plemiona, które mówiły różnymi dialektami, miały różne obyczaje, a po części tak samo się nawzajem nie znosiły, jak swego czasu dorowie i jonowie w Grecji. Owo państwo
składało się z plemiennych księstw, na których czele stali wodzowie, czyli naczelnicy plemion. Takich plemiennych księstw było kilka. Księstwo Bawarów, Szwabów, Alemnów i tak dalej. Ale najpotężniejszym plemieniem byli właśnie Frankowie. Ale w razie wojny inne plemiona musiały im świadczyć pomoc wojskową, czyli walczyć po ich stronie. Ta nadrzędna władza w wypadku wojny stanowiła właściwie główną siłę Franków w czasach Pepina. I tę wojskową władzę wykorzystał też jego syn Karol Wielki, gdy w 768 roku został królem. Zdobył całą dzisiejszą Francję. Potem przeszedł przez Alpy do Italii, gdzie, jak pamiętasz, pod koniec wędrówki ludów przybyli Longobardowie, przepędził króla Longobardów i władzę w kraju przekazał papieżowi w Rzymie, za którego obrońcę uważał się przez całe życie. Potem wyruszył do Hiszpanii i walczył z Arabami, szybko jednak powrócił. Kiedy już powiększył swoje królestwo na południe i zachód, przyszła kolej na wschód. W tym czasie na tereny dzisiejszej Austrii znowu wtargnęły hordy azjatyckich jeźdźców Awarów. Ale nie miały już tak potężnego władcy jak Attila. Swoje obozy otaczały tak zwanymi ringami, wielkimi, trudnymi do zdobycia wałami. Przez 8 lat Karol Wielki ze swoim wojskiem walczył z Awarami i pokonał ich tak doszczętnie, że nic po nich nie zostało. Tylko że przed awarskimi najeźdźcami, zupełnie tak samo jak wcześniej przed Hunami, uciekały także inne ludy, które teraz pozostawały na tych obszarach. Byli to Słowianie. Oni także tworzyli coś w rodzaju państwa, lecz jeszcze mniej spójnego i bardziej barbarzyńskiego niż Frankowie. Karol wyruszył też na Słowian i zmusił ich po części doświadczenia pomocy w razie wojny, a po części dorocznych danin. Podczas wszystkich tych wypraw wojennych nigdy jednak nie zapomniał o tym, co było dla niego najważniejsze, aby wszystkie niemieckie księstwa plemienne podporządkować jednej władzy i połączyć wszystkie plemiona niemieckie rzeczywiście w jeden lud. Tylko że cała wschodnia połowa dzisiejszych Niemiec wcale jeszcze nie należała do państwa Franków. Żyli tam Sasi, tak dzicy i wojowniczy jak plemienia germańskie za czasów rzymskich. Nadal byli poganami i nie chcieli w ogóle słyszeć o chrześcijaństwie. A Karol czuł się głową wszystkich chrześcijan. Myślał bardzo podobnie jak muzułmanie. Uważał, że można ludzi zmusić do wiary. Przez wiele lat walczył więc z Widukinem, wodzem Sasów. Sasi się poddawali, a potem podstępnie atakowali od tyłu. Karol zawracał i pustoszył ich kraj. Ledwo odjechał, oni znowu się buntowali. Posłusznie ciągnęli z Karolem Wielkim na wojny, a potem nagle robili w tył zwrot i napadali na jego oddziały. W końcu Karol odprawił nad nimi okrutny sąd i kazał zgładzić ponad 4,5 tysiące Sasów. Po czym inni przyjęli chrzest, lecz długo to trwało, nim pokochali religię miłości. Karol Wielki był teraz rzeczywiście potężny, ale tak jak już powiedziałem, nie tylko umiał dokonywać podbojów, ale także rządzić i dbać o swój lud. Szczególnie ważne było dla niego szkoły. Sam też uczył się przez całe życie. Po łacinie mówił równie dobrze jak po niemiecku i rozumiał grekę. W ogóle mówił chętnie i dużo wysokim, czystym głosem. Interesował się naukami i sztuką starożytną, a mnisi z Anglii i Italii uczyli go retoryki i astrologii. Powiadają jednak, że pisanie przychodziło mu z trudem, bo rękę miał nienawykłą raczej do robienia mieczem niż do kreślenia piórem pięknych, krągłych liter jedną po drugiej. Bardzo lubił jeździć na polowania i pływać. Ubierał się naokół bardzo zwyczajnie, nosił lnianą koszulę, a na niej kaftan lamowany kolorowym jedwabiem, długie spodnie i skórzanie, czyli takie skórznie, czyli buty z cholewami.
Zimą barki i piersi osłaniał futrem, a na to narzucał niebieski płaszcz. Zawsze miał przypasany miecz ze złotą lub srebrną rękojeścią, tylko na uroczystości wkładał szaty przeszytykane złotem, buty wysadzone szlachetnymi kamieniami, takąż koronę ze złota, a płaszcz ozdabiał wielką złotą zapinką. Wyobraź sobie tego potężnego, wspaniałego mężczyznę, jak w takim stroju przyjmuje posłów w swoim ulubionym pałacu w Akwizgranie. A przyjeżdżali ze wszystkich stron, z jego państwa na terenach dzisiejszej Francji, Włoch i Niemiec, z krajów Słowian i z Austrii. Zewsząd kazał sobie przywozić dokładne sprawozdania i to on postanawiał, co ma być w całym kraju. Mianował sędziów i kazał spisywać prawa, decydował też o tym, kto ma zostać biskupem, ustalał nawet cen na żywność. Ale najważniejsza była dla niego jedność Niemców. Nie chciał sprawować władzy tylko nad paroma księstwami plemiennymi, chciał z nich zrobić zwarte państwo. Jeżeli któremuś z książąt to się nie podobało, ja na przykład Bawarowi Tessilonowi, zrzucał go z tronu. Zauważ, że właśnie w tamtych czasach po raz pierwszy pojawiło się wspólne niemieckie słowo na określenie języka wszystkich plemion germańskich, że po raz pierwszy mówiono nie tylko o języku frankijskim, barwarskim, alameńskim czy saskim, ale o Tudisk, czyli niemieckim. Ponieważ Karol Wielki interesował się wszystkim, co niemieckie, kazał też spisać stare pieśni bohaterskie, powstałe najprawdopodobniej w latach walk podczas wędrówki ludów. Mówiły one o Teodoryku, nazwanym później Dytrykiem z Berna, o Attili, królu Hunów, o Zygfrydzie, który zabił smoka, a potem został podstępnie zamordowany przez Hagena, ale pieśni z tamtych czasów zginęły prawie że szczętem. Znamy te sagi tylko z zapisów niemal o 400 lat późniejszych. Karol Wielki czuł się jednak nie tylko królem niemieckim i panem królestwa Franków. Czuł się patronem wszystkich chrześcijan. I za takiego uważał go także papież w Rzymie, nieraz przezeń broniony przez Longobardami w Italii. Kiedy Karol w dniu Bożego Narodzenia 800 roku modlił się w największym rzymskim kościele, w kościele świętego Piotra, papież nagle podszedł do niego i włożył mu na głowę koronę. A potem razem ze wszystkimi zgromadzonymi padł przed nim na kolana i złożył hołd Karolowi jako nowemu cesarzowi rzymskiemu, powołanemu przez Boga, by strzegł pokoju w państwie. Podobno Karol był bardzo przestraszony, może się nie domyślał papieskich zamiarów. No ale teraz nosił koronę, teraz był pierwszym niemieckim cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego, jak je później nazwano. Państwo Karola miało wskrzesić potęgę i wielkość dawnego cesarstwa rzymskiego, tylko że teraz zamiast pogańskich Rzymian władcami mieli być chrześcijańscy Germanie. To oni mieli zostać przywódcami świata chrześcijańskiego. Taki był plan i cel Karola Wielkiego i przez długi czas także cesarzy rzymskich. Lecz tylko pod władzą Karola udało się ten cel niemal osiągnąć. Poselstwa z całego świata przybywały na jego dwór, aby mu złożyć hołd. Nie tylko potężny cesarz wschodnio-rzymski w Konstantynopolu chciał żyć z nim w przyjaźni. Nawet władca Arabów w dalekiej Mezopotamii, wielki baśniowy książę Hanur al-Rashid, który w Bagdadzie, niedaleko starożytnej Niniwy, miał cudowny pałac, przysłał mu w darze najcenniejsze skarby, kosztowne szaty, egzotyczne przyprawy oraz słonia. A także zegar wodny o tak kosztownej i bogatej konstrukcji, jakiej w państwie Franków jeszcze nie widziano. Ze względu na potężnego cesarza Harun an-Rashid pozwolił nawet na to, by chrześcijanie mogli być nienagabywani i bez przeszkód pielgrzymować do Chrystusa grobu w Jerozolimie. Jerozolima, jak pamiętasz, znajdowała się pod władzą Arabów. Wszystko to było zasługą mądrości,
siły woli i rozwagi nowego cesarza. Okazało się to wyraźnie po jego śmierci w 814 roku. Wtedy wszystko w smutny sposób szybko przeminęło. Państwo po krótkim czasie zostało podzielone pomiędzy trzech wnuków Karola i niebawem rozpadło się na trzy państwa, które w przyszłości zostaną Niemcami, Francją i Włochami. W regionach, które dziś należały do które kiedyś należały do Cesarstwa Rzymskiego, ludność nadal mówiła językami romańskimi, a więc po francusku i po włosku. Te trzy kraje już nigdy się nie zjednoczyły. Niemieckie księstwa plemienne też się podniosły i odzyskały samodzielność. Słowianie oderwali się od razu po śmierci Karola i pod władzą swojego pierwszego wielkiego króla Świętopełka sami stworzyli potężne państwo na Morawach. Szkoły, które Karol założył w Niemczech, poupadały, a niebawem sztukę czytania i pisania znali już tylko mnisi w kilku rozproszonych klasztorach. Plemiona pogańskie na północy, Duńczycy i Normanowie, których nazywano Wikingami, jako barbarzyńcy nieustraszeni piracie łupili miasta na wybrzeżu. Byli prawie nie do pokonania. Założyli państwa na wschodzie, wśród Słowian dzisiejszej Rosji i na zachodzie, na wybrzeżu dzisiejszej Francji. Jeszcze dziś ten region Francji nosi po Normanach nazwę Normandii. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, wielkie dzieło Karola Wielkiego, w następnym stuleciu nie istniało już nawet z nazwy. Koniec rozdziału 21.